Cześć, to Skibar, serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę wam, myślę, że nowy nabytek, o którym już troszkę usłyszeliście, no ale dzisiaj przejdziemy do szczegółów. A więc jest to Samczyk ze Słowacji od Krystiana Leniarta. Samczyk ma ponad rok. Ma 6 kilo, może jest mały, ale została już im zakocona właśnie ta samiczka, która kolejny raz powtórzyła. Samczyk fajnie sobie dawał z nią radę, nie było tam żadnych problemów. Fajne ma ubarwienie z plamkami, tak więc no jest w miarę ok. Nie są ze Słowacji, tak jak mówiłem, rodowód ma też słowacki. Jeszcze do mnie nie przyszedł, ale jak przyjdzie, to myślę, że też wam pokażę, bo w sumie to sam jestem ciekaw, jak on wygląda. Tutaj, jak możecie zauważyć, coś miał z łapką, oczywiście o tym wiedziałem, no i Krystian mu popiłkał takim zielonym sprayem. Jak patrzyłem, już tam nic, żadnej rany nie było. Miał też problem z oczkiem, lecz już jest wszystko ok. Tak więc fajny samczyk, zobaczymy, jakie tam po nim młode wyjdą. Może jest mały, ale jest naprawdę fajny, dobre ma łapki, ubarwienie z plamami też ma w miarę ok. Tak więc jestem z niego zadowolony. Dałem za niego 250 zł razem z przesyłką, tak więc myślę, że się opłacało. A jak na razie właśnie potrzebuję samczyka, żeby był na przykład jak tamten, nie wiadomo, co będzie z tamtym samczykiem, co będzie, no, czy po prostu zakaca te samice. Tak więc sprawdzimy sobie teraz tego samczyka. No więc samczyk całkiem jest fajny. Pokażę wam też od razu małe zmiany w hodowli. Ta samica tak już kopie, denerwuje mnie stale, bo stale wygryza jakieś dziury, jak widzicie, tam już przymocowałem, blaszkę przykręciłem, bo takie dziury wykopała, że o Jezu. A więc tak, tutaj jest ta samica stara, która jest, ma numer 1906. Jest ona z tamtym samczykiem, która przyszła, a więc jest ona tutaj, została zakocona po Słowaku. Jest to właśnie jeszcze stara data dopuszczenia, została dopuszczona 1 grudnia. Będę musiał wstawić jej nową karteczkę, lecz na razie zapisałem sobie 1 grudnia. Bo no nie przyszedł mi jeszcze tamten dowód od samczyka, a chcę sobie właśnie go też zapisać oczywiście. Okej, dobra. Tutaj siedzi ta samica bez plamek, została zakończona 21, na razie bez żadnych powtórek. Dopuszczałem, to nie chciała, ogon miała w dół, więc zobaczymy, co to będzie. Tak jak już mówiłem, tutaj jest samczyk, no i tutaj jest samiczka pierwiastka z tymi plamkami. Ona też również nie powtórzyła i wygląda mi na bardziej prawdopodobną, że się okoci, z tego powodu, że widać, że ma jakiś brzuch. No i jak się wpuszcza do samca, no to upiszczy i ucieka. Tak więc ciekawe, co się stanie. No i tutaj jest ten samczyk ze stada posowego, który był pierwszy w hodowli. Tak więc zobaczymy, co w sumie to nie zobaczymy, no bo teraz już myślę, że już takie zostanie do końca taki układ właśnie królików. Przesadzałem je specjalnie, no żeby było fajnie już tak poukładane. Kolejną ciekawostką jest to, ta samiczka niestety nam powtórzyła 1 grudnia. Jeszcze nie zdążyłem zapisać, no ale powtórzyła. I to była taka historia, że jak przyszedłem rano, to wszędzie było pełno puchu. Nawet zobaczcie, jakie gniazdo zrobiła. Już teraz się w połowie rozwaliła, no ale gniazdo było duże. No i od razu wrzuciłem jej słomy, no bo mówię, może albo się okoci, albo coś takiego, no nie? No ale po czym mówię, zobaczę, czy ma jakieś gruczoły w brzuchu, bo jak widzicie, jest takie wklęśnięcie, nawet widać. No tu miałeś niemożliwe, że była zakocona. No i wziąłem ją do samca, no i niestety dopuściła się. Nawet nie uciekała, nie piszczała ani nic. Tak więc została dopuszczona 1 grudnia.
No zobaczymy, czy się w końcu okosą, czy nie. No bo już trzeci raz powtórzyła. Tak więc, no nie fajnie. No i jakby ktoś był chętny na te maluchy, no to zapraszam. Fajną mają barwę, zobaczcie, jak fajnie mi się wybarwiają maski nosowe. Została jedna samiczka i cztery samczyki. Tak więc jakby ktoś chciał, to 35 zł. No i plus minus 50 zł wysyłka. Ta samiczka została zakotana również. Została chyba 30 listopada zakocona. Dopuściła się raz, więc teraz już nie chciała, uciekała, gryzła samca. Tak więc zobaczymy, co to z tego będzie. No dobra, myślę, że na ten odcinek będzie już to wszystko. Pokazałem wam nowy nabytek, parę zmian w hodowli, parę informacji, co się dzieje. No na razie to jest to, że stale są jakieś powtórki. Samice powtarzają. Trzymam mocno kciuki za tą samicę i za tamtą samicę. Zobaczymy, czy nam się okocą, bo jak na razie to by były tylko te kotne. Z tego, co tu wynika. No a wszystkie praktycznie zostały świeżo zakocone. Także co, dziękuję wam za obejrzenie. Myślę, że odcinek wam się spodobał. Także mile widziana łapeczka do góry. Subskrypcja, bo sporo osób nie subskrybuje mojego kanału. Także fajnie było, gdyby to się zmieniło. No i oczywiście bardzo, bardzo wam dziękuję, że dobiliśmy już 1400 subskrypcji. Lecimy teraz po 1500, no i potem po 2000. Także co, dziękuję wam za obejrzenie, do następnego, trzymajcie się, cześć!